to już było walnięcie. Jest, sieci. Jest, to ładnie. Siemanko wam wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj jestem z Piotrusiem. Tutaj macie bliżej Piotrusia. Tam dalej za Piotrkiem jest Przemek. Jeszcze Przemusia wzięliśmy ze sobą. I słuchajcie, łowimy okonie. Wstęp nagrywam po jakieś... Ile jesteśmy z godziny? No więcej, ze dwie. No to ze dwie godziny jesteśmy nad wodą. Powiem tylko tak. Trochę się działo, tak więc zapraszam was do oglądania tego materiału. Będzie co oglądać. Zaczniemy sobie pijawą z perch profesora, nie tą najmniejszą 5-centymetrową, tą trochę większą, to jest chyba 7 czy 8 na offseciku. Dobra, rzućmy najpierw sobie tutaj. O. Widzę, że tam się coś chlapnęło. Czeburaszka 2,5 grama. Jest pierwszy. Pierwszy rzut, słuchajcie, jest ryba. Przykręcimy troszkę. I to będzie okoń. Pierwszy rzut jest pierwszy okoń, słuchajcie. Super. Puść offsecika. O, taki nieduży. Płyń sobie. Patrzcie, jak tutaj maluchy sobie płyną. Małe okonki. Jest ładny okoń. Słuchajcie, jest ładny okoń. Opa. I to już jest taki 30-taczek. Patrzcie, piękny okonek. Dobra, trzeba by go wypuścić. I oczywiście znowu podbieraka nie mogłem otworzyć. Otworzę sobie ten podbierak. Słuchajcie, znowu miałem... O, zobaczcie. O, problemy. Słuchajcie, założyłem sobie moje ulubione jaskółę. Tu mam 2,5 grama główkę trójkątną. Puścimy sobie, zobaczcie, tak wzdłuż brzegu, niedaleko. I skoro do agresywnej pracy one też tutaj podchodzą, jest, to ładny. Powiem wam, że jak to okoń, będzie bardzo ładny. A na razie wygląda na to, że to okoń. Okoń. No chodź. To za 35 już będzie miał. Patrzcie, jaki kaban. Masakra, ale jaki już nabity. Muszę.
Wpuszczamy go. Słuchajcie, zestaw jaki dzisiaj mam. Wędeczka Favorit Black Swan do 6 gram. Kołowrotek już standardowo u mnie na razie Vanford 2500. Plecionka Mikado Dreamline 0035. I dzisiaj wyjątkowo, jak na ten zbiornik, bo ostatnie moje wyjazdy zawsze zakładałem stalkę. Dzisiaj założyłem sobie fluorocarbon 0,17 i tak sobie łowię. Jakbym miał za dużo tych szczupaków czy coś, to bym zmienił na stalkę, ale na razie fajnie, bo mi oko nie siadają same. Jaskółeczkę założyłem z taką niebieską opalizacją pod światełko, ona taka zielonkowa. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj, na przykład, o, też wzdłuż tego brzegu, coś może stuknie w to. Wcześniej miałem taką herbatkę, teraz zmieniłem kolor, ale cały czas zostaję przy tych większych jaskółkach. O, no też jest taka troszkę głębsza woda. Tak jest. Siedzi. Co to jest? Ło! No pany, jest czwórka z przodu. Słuchajcie, patrzcie jaka kulka. 41 cm. Zajebiście. Dobra, słuchajcie. Wypuszczamy kloka. O, poszedł pięknie. No i słuchajcie, dowalone. Trzeci rok próbowałem się dobrać do okonia powyżej 40 cm. W tym roku już na początku było blisko, bo miałem tam 39, 39,5 jakoś tak. Ale teraz piękny grubas 41 cm i na co? Na jaskółeczkę dychę. Dominik, te twoje przynęty w tym roku dosłownie mi rozwalają wody. Dobra, biorę się za łowienie dalej. Jest plan na ten rok, pod koniec roku praktycznie zrealizowany. Zajebiście. Ło! Patrzcie, dzisiaj dzień konia. Jest! Dobra. Trzymasz ładnie? 37,5. No i pięknie! Jest! Pięknie! Ale Maciuś. Brawo! Dziękuję, gratuluję. Pięknie. Dzisiaj jest pięknie. O, to już było walnięcie. Tak. Znowu będzie ładny, ty. Rzeczywiście dalej. Ja zaczarnąłem tam, gdzie ja rzuciłem bardzo w prawo, wiesz? Mówię, tak rzucę w tej zatoki. Patrzcie. Tak.
Dzień konia dzisiaj. Dam radę. Patrzcie, co się dzieje. Jakie grubasy. I na co? Na jaskółeczkę. 10 centów. No i dobra, i go wypuszczamy. Słuchajcie, był za koniuszek praktycznie zapięty. Piękny okoń. Płyn. Poszedł. Dzień konia normalnie. Biorą okonie już same ładne. Ale dzisiaj powiedziałem, że dzisiaj to już nie ma miękkiej gry. Zakładam trochę większe przynęty niż standardowo na niełowie. Czyli teraz jaskuły, dychy już poszły. O, jest kolejny. Puścił. Ale to nie wiem, czy to nie był szczupak albo okoń. Kurde. I to tutaj blisko. Tutaj blisko. Tu mi wziął. Tak więc warto przynajmniej do samego końca prowadzić, słuchajcie. Ale jak tutaj mi wziął blisko, to sobie rzucę jeszcze właśnie tutaj wzdłuż brzegu na tym spadku. Chyba, że to szczupak był, chociaż zębów jako tako nie widziałem. Jest, sieci. Kolejny. Ale to już chyba szczupak. Ta. To już szczupak. O. Mały, mały gnój. Dobra, fajnie, bo złapał tą gumę na zewnątrz. Coś ty mi tu zrobił, brutalo. Słuchajcie, taki nieduży ten szczupaczek. Już cię wypuszczamy. O, płynie. Tak myślałem, że to tutaj szczupak właśnie też harcuje. No i słuchajcie, po szczupaku dobrze jest sobie sprawdzić chlorokarbon, czy nie jest postrzępiony. Ale nie jest. On się złapał fajnie za koniuszek tutaj akurat. Cała guma hak wystawał na zewnątrz. O. Gluty z nosa już lecą. Ale łowimy dalej, no jak coś się dzieje. O, teraz fajnie poleciało, słuchajcie, akurat na tym spadku. Tylko żeby nie było, że też jest ryba kolejna. Co to będzie? Okoń chyba, tak mi się zdaje, że bije jak okoń. To będzie ładny okoń. To będzie okoń i znowu ładny, słuchaj. Patrzcie, jak jaskółę pięknie zjadł. O, piękny. No 35 bankowo będzie miał. Tak mi się zdaje, nie? Masz miareczkę? Zobacz. Patrz.
No, 35. 37. No. 37, ok. No, ja skurę. Dobra. Płynie. Poszedł. System rozwalony. Przez to piaskułę, masakra. Słuchajcie, i to rzuciłem sobie właśnie tam na bok. Mówię, kurczę, na tym spadku, bo wcześniej miałem tutaj pod brzegiem brania. Przyjdziemy do Piotrka. Piotruś, coś ładnego tutaj znowu ma. Mam podbierak, to ci podbiorę od razu, co? Ale ty masz stalkę chyba, nie? Kurwa, okoń macie. Okoń, dawaj. Okoń, ładny, piękny, panie. Teraz okoń. Okoń. Dawaj go tu, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop. I wylądował. Pokaż no się. No, panie. Panie Piotrze. Piękny okoń. Jest! Proszę cię bardzo. Słuchajcie, ta jaskuła dzisiaj to normalnie odwaliła taką robotę, że masakra. To są w ogóle jaskółki od Dominika. Dominik będzie się wystawiał w styczniu na targach rękodzieła wędkarskiego. A jeżeli chcecie wcześniej, bądź zobaczyć sobie, co jeszcze Dominik ma w swojej ofercie, w opisie pod filmem macie link do jego Facebooka i tam śmiało możecie do niego pisać. No i słuchajcie, kończymy to wędkowanie dzisiejsze, nasze. Połowione grubo, grubo było połowione. Wszyscy coś tam połapaliśmy. I wreszcie trzeci rok i 40 wreszcie siadł. Zajebiście. Mam nadzieję, że ten materiał z dzisiejszego dnia wam się podobał. Jak tak, dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i strzałeczka.